Witam wszystkich Dekowiczów. W dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie gierkę starą, ale fajną, Faeria. Jest to gierka karciana, dosyć ciekawie skonstruowana, także zapraszam na odcinek. Myślę, że zostawimy 30 klatek, bo to jest bardzo statyczna gra, więc nie ma sensu dawania 60. Na pewno będzie działać w 60. Ale wygląda całkiem fajnie. I przede wszystkim mechanicznie jest ciekawa. Nagramy sobie tutorial, może, żeby przybliżyć zasady gry. Mamy karty i kafelki. Zaraz zresztą zobaczycie, jak ona działa. Jest całkiem sympatyczna. Będziemy musieli się chyba posługiwać touchpadem. Zgapiłem się, myślałem, że się ładuje, wiecie, bo był pasek postępu. Natomiast nie przewidziałem, że trzeba będzie użyć touchpada, przyklikać. Gierka jest bardzo sympatyczna do pogrania. A tu już nawet coś zacząłem kiedyś, widzę, dawno temu. Są puzzle. Chyba najpierw trzeba puzzle przejść, z tego co pamiętam. Chociaż. Macie generalnie karty, macie też manę, która wam narasta co turę. Kreatury są jakieś tam, losujecie z paczek, dostajecie, losujecie z paczek, dostajecie za questy i różne takie rzeczy. I teraz tak jak widzicie, mamy kreaturę z hejstem. Generalnie chodzi o to, że mamy przeciwnika po drugiej stronie. Musimy budować kafelki, żeby dojść do jego bazy. To są takie szrajny, które dają dodatkową manę, kiedy postać stoi przy tym szrajnie, czyli jedno z tych trzech pól. I daje nam co rundę dodatkową jedną manę, żeby zagrać jednostkę. W momencie, jak mamy taką jednostkę, mamy już, zobaczcie, to są nasze pola, to możemy tą jednostkę postawić od razu daleko na swoje pole. I ona jeszcze ma hejsta, czyli może atakować w tej turze. Zaatakowała za 3. O, zrobiłem bardzo źle. Nie spojrzałem, wiecie. Także jeszcze raz zaczniemy tego puzzla. Nie spojrzałem, co jest. Chodzi o to, żeby wygrać w tej turze, czyli trzeba postawić jednostkę, potem widzicie, macie taką kartę akcji Campfire, daje kreaturze +1/+1, czyli trzeba dać najpierw +1/+1. Jako że kreatura ma hejsta, może od razu zaatakować. W ten sposób w turze udało się wygrać. Troszkę za głośno, wydaje mi się, jest. I dostajecie jakieś karty losowe za rozwiązanie takiego puzzla. Zagrajmy sobie jeszcze jednego. Generalnie jest PvP, także można sobie grać albo z AI, albo z graczami. Z tego co kojarzę, to jeszcze grają w to ludzie i całkiem fajnie się gra. Opcji jest dużo. Budowanie ziemi. Są jednostki związane na przykład z lasem, z ogniem, z górami. Wtedy się buduje, żeby były odpowiednie statystyki i tak dalej. To się buduje lendy. Landy tutaj widzicie, macie. Teraz mogę zrobić w turze zwykłego, postawić. Natomiast zależnie od tego, jak budujecie talię, na przykład jak to jest talia z lasu, bardziej tam druidzi, jakieś tam dryady i te inne rzeczy, no to wtedy bardziej się opłaca na przykład stawiać
jednego kofelka leśnego, bo oni mają jakieś tam buffy na przykład od tego. Co my tu mamy zrobić? Nie za bardzo wiem, co my mamy zrobić. To jest nasz? Tak, to jest nasza postać. Ona może tylko po jednym... Postaci mogą się poruszać tylko po jednym kafelku. Nie wiecie, nie zobaczyłem, o co tu chodzi, więc zrestartuję może to. Bo się zająłem tłumaczeniem podstaw. A nie spojrzałem, co trzeba zrobić. Wygrać w tej turze. A, czyli tak jak widzicie, możemy zbudować land obok landa przeciwnika, czyli te ciemne to są przeciwnika landy, a to jest nasza jednostka, więc jeżeli tą jednostkę przesuniemy tu, wtedy możemy zbudować dwa nasze landy i mamy bezpośredni dostęp do przeciwnika. Ta jednostka ma hejsta, więc możemy ją od razu postawić przy przeciwniku i zaatakować za 3. No jest to gierka, powiem wam, dosyć ciekawa. Karty połączone z... Nie wiem, czy widzieliście coś, to chyba jest podobnego do Katana. Do takiej planszówki, z tego co kojarzę. Gra bardzo ciekawa. W każdym razie. Nie jest jakiś to pay to win, tutaj nie ma potrzeby, wiecie, kupowania sobie jakichś dodatków, paczek. Raczej to wszystko można wydrobić sobie z gry, że tak powiem. I pograć dla odstresowania się. Aha, czyli teraz mamy zwykłą rozgrywkę z przeciwnikiem, który ma 10 many, 10 punktów życia. Postawimy sobie dwa landy i postawimy sobie chłopka od razu tutaj, żeby w następnej turze dostać dodatkową manę i dajemy turę przeciwnikowi. O, widzicie? Zagrał Forest, land 1, to wtedy tylko można jeden zagrać. I żeby go zagrać, to są takie znaczniki. Zobaczcie, bestię można zagrać, bo jest to bestia, jest leśną, stworzeniem leśnym, więc trzeba mieć 5 many i dodatkowo jednego landa ogólnie, jednego landa leśnego. I tak jak widzicie, pojawiło nam się teraz w menu land leśny, możemy go postawić. Stawiać możemy tylko, tak jak było mówione, obok. Obok naszej kreatury, obok naszego pola. I teraz możemy tą bestię, jako że mamy 6 many, możemy ją od razu wystawić na to pole. No i tego zostawiamy, nie ruszamy się. W momencie zwykłych kafelków możemy na turę położyć 2, natomiast tych dedykowanych, czy to są góry, czy lasy, tylko 1. No właśnie, właśnie to, co przed chwilą powiedziałem, było wyjaśnione w tutorialu. Teraz nasz ruch. O, to jest dobry stwór, ale niestety potrzebuje 5 landów leśnych. Na razie mamy 1, więc myślę, że na razie to my sobie zrobimy w ten sposób. Mamy jeszcze 5 many. Zagramy sobie tego ziomka tu. Tego sobie przesuniemy tu. I może damy sobie na razie tutaj bliżej bazy jakiegoś zawodnika. I koniec tury. Przekazujemy turę przeciwnikowi. Ten zdobywa plus 1 do siły, kiedy jest składzony land. Okej, teraz najchętniej byśmy zrobili tak, żebyśmy położyli, tylko nie pamiętam właśnie, czy na landowe możemy swoje zwykłe jednostki kłaść, ale wydaje mi się, że tak. Postawimy tego tutaj. Tego sobie przesuniemy. Tego sobie przesuniemy. I tego sobie przesuniemy. Na razie jesteśmy bezpieczni, bo tak jak widzicie, do... To see what it does, czyli zaznaczamy sobie kartę, żeby zobaczyć, co robi.
Ale którą? Aha, no to wiemy, że ten się boostuje za każdy kafelek z lasem. Widzicie, dostaliśmy dwa więcej many. Ten jest dosyć silnym stworem, więc położymy sobie może tutaj. Wystawimy sobie gościa, bo jest mocarny. Będzie nam chronił bazę, czy naszego bohatera. No i teraz możemy śmiało już zaatakować. Zabić mu jednego ludka. Nie można też przechodzić poza, przez nasze pola, to znaczy przez nasze stworki. Niestety jesteśmy tutaj zablokowani, więc nic nie możemy zrobić. Tego sobie przesunę tu. I w zasadzie na tą chwilę zakończę turę, bo nic nie mogę zrobić. Na szczęście od razu dwie many zabierał, więc widzicie, zaatakował nas. Ten daje kreaturze plus 2, plus 2. Nie wiem, czy dowolnej, czy leśnej. Plus 2, plus 2. To ten i tak zginie, więc możemy go poświęcić. Tego możemy przesunąć. Myślę, że możemy zagrać las. Tego możemy przesunąć tutaj. Plus 2, plus 2. No myślę, że możemy zagrać tego tu. I dać temu buffa. No i w tej turze nic raczej nie będziemy więcej robić. Gierka bardzo fajna, powiem wam. Taka spokojnego pogrania. Aha. No niestety tego i tak musieliśmy poświęcić. Natomiast ten nasz zawodnik będzie się przeciskał. Teraz warto by było zagrać na przykład las, żeby potem wystawić te tyriańskie golemy. Bo one są dosyć mocne. A że tutaj mamy nasz kafelek, to możemy obok postawić następny. Tego możemy się pozbyć. Ziomka. Teraz niestety nie możemy tego przesunąć, ale... Mamy już raz, dwa, trzy, cztery. Tych jeszcze nie możemy wystawić? Nie, możemy już je wystawić. Okej. Okay. No to dobrze. I reszta niech zostanie tak, jak jest. Na tą turę. Widzicie, on się powoli buduje w naszą stronę. Natomiast myślę, że nie zdąży się dobudować. Teraz wiecie, możemy zrobić tak, że przesuniemy tego. Niestety po naszych polach to tylko... A i źle zrobiłem. Mogłem dwoma zaatakować teraz. Tego przesuniemy tu. Żeby nam zbierał manę. Ten zbiera nam z tego miejsca. I teraz zróbmy sobie jeden kafelek jeszcze tutaj. I zaatakujmy tego. I możemy oczywiście, no to jest plus jeden, zgapiłem się niestety, ale możemy sobie wystawić, myślę, następną kreaturę. Czy oni się tam zblokują, to chyba nie ma sensu, na razie wystawmy sobie tutaj na obronę. W następnej turze najprawdopodobniej i tak wygramy, więc... A, obrona, widzicie? Czyli ten ma tanta. Najpierw musimy zaatakować tą kreaturę, żeby dostać się do... No dobra, ale możemy dać kreaturze plus jeden. Zaatakujmy tego. Ma tylko jedną kartę mu została, więc wiecie... Pójdźmy tutaj. Teraz przede wszystkim zbudujmy sobie jeszcze jednego landa. Stawmy sobie następnego naszego bohatera, stworka i następna runda powinna zakończyć cierpienia.
Gierka jest dosyć głęboka wbrew pozorom, to trzeba dobrze planować i dobrze kombinować. Ja sobie przejdę tu. Czy jakiegoś buffa mam? Niestety nie mam, więc... Ale wystawimy naszego kolejnego zawodnika tutaj. A te jednostki zaczniemy przesuwać. Tego sobie tu zostawmy na razie. Chociaż on w następnej rundzie zginie. Ale nie chciałbym go jeszcze poświęcać. Może na razie go przesunę tu, żeby nie zginął w następnej rundzie. I zostawmy sobie dwa pola. I to wszystko. Także widzicie, gierka dosyć fajna. Jest dużo kart, dużo różnych możliwości, talii. Jest, można grać. Wiecie, można grać z PvP, można grać PvE, można robić misje, zdobywać karty, paczki. Naprawdę świetne. Gierka już dosyć stara, natomiast bardzo fajna nadal, uważam, do pogrania. No i tak wygląda rozgrywka. Za misję dostajemy jakieś karty, wiadomo, do naszej talii, czy do jednej z naszych talii. I tak to oto właśnie wygląda Faeria. Polecam gorąco i do następnego odcinka.